Sponsorem jest Porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najgorszych gier na PlayStation 3. Ranking opracowany na podstawie ppe.pl 10 Duke Nukem Forever. Gra z 2011 roku, która była zapowiadana jako wielki powrót. Co z tego wyszło? Cena 5,3 na 10. To dość słabo chyba. Zawodzi przede wszystkim gameplay, który kiedyś byłby całkiem ok, jednakże na PS Trójce można było to zrobić lepiej. Plusem jest hamski humor, który potrafi bawić. 9. Hays. Ocena trochę lepsza, bo już nie 5,3, ale 5,4. Gra z 2008 roku miała być wielką konkurencją dla Halo, ale wiele błędów i głupia fabuła gry zdecydowały o porażce i to tak wielkiej, że po premierze studio tworzące grę rozwiązano. 8. Damnation, gra z 2009 roku, która otrzymała subtelną ocenę 4,7. Wiecie, jak można opisać tę produkcję? Błędy, wielkie błędy. Jeśli chcecie zobaczyć błąd pojawiający się w błędzie, to jest to idealne dla Was serio. Występuje błąd, a w tym błędzie kolejny błąd, a do tego bóg dźwięku. No wow. 7. Tor God of Thunder. O dziwo gra cieszy się oceną dobrą, bo 7,2. Deweloperzy nie zadbali o odpowiednie zróżnicowanie gameplayu, każąc nam walczyć wciąż z tymi samymi przeciwnikami na bliźniaczo podobnych do siebie mapkach. Tor z trójki to z pewnością najgorszy gniot superbohaterami. 6. GI Joe, The Rise of Cobra. O i wracamy do kultowych ocen. Tym razem 4,9. Nudna rozgrywka i słaba grafika, a wszystko nawiązuje do kultowej postaci z Dzieciństwa. Gra została wydana w 2009 roku i byłaby dobra, gdyby została wydana w 1999. 5EMI miała być klimatyczna i dobra gra, skończyło się na ocenie 2,0. Okropne sterowanie, frustrujący system punktów kontrolnych, idiotyczna fabuła i spartolona detekcja kolizji. Po co coś takiego robić, no to ja nie wiem. 4 Mindjack. Ocena przeciętna, bo 6,2. Gra wydana w 2011 roku i jest to strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, a nie sorry, przepraszam. To jest najgorsza strzelanka z perspektywy trzeciej osoby. Jest tak monotonna, że ciężko to pisać, a dodatkowo ten świat przedstawiony, jak ja tego nie lubię. Taki Science fiction niby, nie wiem, no tanie, tandetne i nie. 3. Rambo. Miała być niesamowita i klimatyczna gra akcja, wyszło 3-0. To może klimat jest, ale bugi są też i to tak przerażające, że nie mieści się to w głowie. Naprawdę, polecam Wam pooglądać sobie filmiki z tej gry. Jest ubaw. 2. Box office Bust, gra z 2009 roku, zrobiona przez firmę Team 17. Tak, te od Wormsów. Straszne jakowe firmy mogą nisko upaść. Ta gra jest po prostu głupia, nic więcej się nie da o niej powiedzieć. Opowiada historię chłopaka, który jest na wycieczce w studiu filmowym i tyle. No, brak słów. Jeden ride to hell. Klimat tej gry jest i to jest wspaniały, lata 60, motocykliści, no super, ale reszta została zwalona. Błędy, słaba grafika, fatalne sterowanie, grę tę znajdziecie po prostu we wszystkich rankingach najgorszych gier. Ocena gra wydana w 2013 roku ma ocenę 2.0. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!